Mały Miguel, zafascynowany grą na gitarze, marzy o tym, by pójść w ślady swojego muzycznego idola Ernesto de la Cruz. Chłopiec, wbrew rodzinnemu zakazowi, za wszelką cenę chce rozwijać swój talent. W tajemniczych okolicznościach trafia do niezwykłej krainy zmarłych, gdzie na swojej drodze napotyka uroczego oszusta Hektora i z nim odkrywa historię swojej rodziny. Znasz to uczucie, jakby cała ziemia śpiewała pieśń ty. Głównym bohaterem filmu najlepszy jest sportowiec, który zachwycił świat, a który w Polsce do dziś pozostaje osobą praktycznie nieznaną. To fascynująca, pełna morderczego wysiłku, spektakularnych upadków i niezwykłej siły, historia inspirowana życiem Jerzego Górskiego, który ukończył bieg śmierci oraz ustanowił rekord świata w triatlonowych mistrzostwach świata, zdobywając tytuł mistrza na dystansie Double Ironman z czasem 24 godziny 47 minut 46 sekund. Ten rekord nie byłby jednak możliwy, gdyby w jego życiu nie pojawiły się dwie kobiety. Jedną stracił, druga stała się inspiracją, aby zawalczył o swoje życie. Pytanie konkursowe numer 1. Kto wciela się w rolę Wolskiego w filmie Najlepszy? Adam, na co dzień pracujący za granicą, w Wigilię Bożego Narodzenia odwiedza swój dom rodzinny na polskiej prowincji. Z początku ukrywa prawdziwy powód tej nieoczekiwanej wizyty, ale wkrótce zaczyna wprowadzać kolejnych krewnych w swoje plany. Szczególną rolę do odegrania w intrydze ma jego ojciec, brat, z którym Adam jest w konflikcie, oraz siostra z mężem. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy świąteczny gość oznajmia, że zostanie ojcem. Wtedy, zgodnie z polską tradycją, na stole pojawia się alkohol. Nikt z rodziny nie spodziewa się, jak wielki wpływ na życie ich wszystkich będą miały dalsze wydarzenia tej wigilijnej nocy. Pytanie konkursowe numer 2. Kto jest autorem muzyki do filmu Cicha noc?